Powiedziałem. Żurawski. Niezła gra w meczu kontrolnym z Estonią. Mówię tylko niezła, bo nie wykorzystał dwóch dogodnych sytuacji. Ale mimo to zebrał dobre recenzje na ten mecz. Nie ma faulu. Ratajczyk szybko wschodzi z boiska. Bladelis w środku. Bladelis strzał lewą nogą. Słupek. Krzynówek i Szymkowiak. Uwaga, Krzynówek dostał piłkę od Szymkowiaka. Słupek. Kolejny słupek w tym meczu. Łotwa stosując prostą taktykę. Bardzo grając twardo w obronie, w pomocy, odcina polskich napastników od podaj, no i tymi długimi krosami stara się tam coś zrobić w polskim polu karnym. Teraz akcja Lobanowca, strzela Dudek fantastycznie. Oddana piłka za darmo przed pole karne i znakomicie interweniował Jerzy Dudek. Sobolewski blisko Lajzansa, Lajzans potrafi strzelić z dystansu, oto właśnie Lajzans przy piłce. Sobolewski jednak odpuścił Lajzansa, niedobrze, pole karne, nie ma gola. Ale mamy szczęścia dzisiaj. Najpierw słupek, teraz ta okazja Prochorenkowca. Dudek. Kryszałowicz w stronę piłka Żurawskiego. Blade Angelist. Żurawski! Pusta bramka! Nie ma bramki! Głos tym razem w łotewskim stylu. Pomijając linię pomocy do środka, tam jest Krzynówek. Krzynówek złapie piłkę, minie Isakowca. Krzynówek, Krzynówek. Krzynówek faul. Rzut wolny, to już jest odległość 25 metrów. Uwaga, za moment. Naprawdę, jeśli ten stały fragment gry zostanie dobrze wykonany, możemy być zadowoleni. Szymkowiak! Jest! 1-0! Ten rzut wolny to jakby dla niego, jakby wymarzone miejsce i moment, w którym Szymkowiak mógł tak strzelić. Fantastycznie uderzył popularny Szymek. Prowadzimy 1-0. Wszystko ci się dobrze układa, ale musimy szukać kolejnych bramek. Naprawdę większa zaliczka, wyższa zaliczka to jest to, na co czekamy. Szymkowiak, ostrobita piłka, kłos i gol! Gol! Jest 2-0! I dwa razy Szymkowiak raz strzelił, a teraz podał na głowę kłosa i mamy 2-0. Bardzo dobrze nasi rozwiązali te 3 minuty po strzeleniu pierwszej bramki. Poszli za ciosem, poszli konsekwentnie, z determinacją i to się opłaciło. Próbuje Lajzans coś załatwić u sędziego. Chodzi o przesunięcie tego skromnego dwuosobowego muru. A w polu karnym szukanie pozycji do oddania strzału. Zobaczymy Lajzans. Mocno Dudek. Wybić to. Tak jest, Jacek Bąk. Dudek czekał na piłkę. Tak mocno bita, że nie ryzykował wyjścia z linii bramkowej. Znowu Łotysze. Jacek Bąk. Spore doświadczenie, umiejętności. Mógł sobie pozwolić na zagranie tak w tej sytuacji. I dobra akcja. Strzela z dystansu. Z kłopotami Olinko, a strzelał Krzynówek. I pan Kiros Vasaras kończy pierwszą połowę meczu. Lobanows, Żurawski, dobrze, Żurawski, pole karne na lewą nogę. Żurawski strzela prosto w bramkarza Kolinka. To raczej bezsilni piłkarze Starkowca starają się w ten sposób wymierzać sprawiedliwość. Pan Kiros Vasaras wyrzuca z boiska Jurisa Lajzansa. Prawa strona, Krzynówek, zamienił się pozycjami z Kosowskim, Krzynówek. Szymkowiak, Kosowski i wydawało się, że Saganowski dołoży nogę i będzie 3-0. Rimkus. Rimkus na wolne pole, tam do tego 18-letniego. No i na szczęście młodość nie zawsze idzie w parze z rozwagą. Semionows. Uwaga, Krzynówek, Krzynówek strzela. No i broni Kolinko. I koniec, proszę Państwa. 2-0 wygrywamy w Rydze.